NIK przeprowadziła kontrolę schronisk dla zwierząt. Pan sam uczestniczył w kontroli konkretnego schroniska. Jakie warunki stwarzają zwierzętom schroniska w Polsce? Powiedzieć fatalne, no to byłoby też krzywdzące dla niektórych, którzy faktycznie dają serce i wręcz duszę oddają na to, żeby prowadzić te schroniska bardzo dobrze, ale zdarzają się, i to niestety w znakomitej większości, również schroniska, które są przepełnione i warunki tam są naprawdę urągające. Jakie warunki były w tym konkretnym schronisku? Akurat to konkretne schronisko jest nieutwardzone. Wiadomo, że nieutwardzenie wiąże się z tym, że przy dużej liczbie opadów deszczu te zwierzęta, te psy po prostu wystają na budach, bo ponieważ praktycznie brodzą w wodzie. Ponadto ta woda była mieszana z odchodami. W okresie niepogody tak zwanej na pewno były to warunki fatalne. Jakie inne problemy sanitarne zdarzają się w schroniskach? Przede wszystkim schroniska nie spełniają wymogów określonych w rozporządzeniu. Na to konkretne schronisko było nieutwardzone, nie było wyposażone w chłodnie do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt, nie było pomieszczenia przeznaczonego do wydawania zwierząt do adopcji, nie wyodrębniono pomieszczeń lub boksów przeznaczonych na kwarantannę i do izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę. Brak również było osobnych pomieszczeń i wybiegów dla samic z oseskami. Niektóre schroniska położone są bardzo blisko ludzkich siedzib. Czy w związku z tym zdarza się, że miejscowe zwierzęta mają do tych schronisk dostęp? Kontrolerzy po prostu stwierdzili w trakcie oględzin, że w ogrodzeniu schroniska są dziury, przez które zarówno te zwierzęta ze schroniska, jak również te wiejskie zwierzęta, które są wolno chodzące w tej miejscowości, przedostają się zarówno do schroniska, jak również te ze schroniska uciekają na zewnątrz. Ale zwierzęta w schronisku powinny być wysterylizowane, więc to nie powinien być problem. Niestety tak powinno, niestety tak powinno być, ale sytuacja jest zupełnie odmienna. Część na pewno jest sterylizowana, ale niestety nie wszystkie. A dlaczego tak się dzieje, że nie wszystkie zwierzęta są sterylizowane? Czy to efekt braku pieniędzy, a może zaniedbań pracowników? Tu bardziej chyba chodzi o zaniedbanie, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem każde schronisko musi być pod opieką lekarza powiatowego. W tym przypadku akurat taka opieka była sprawowana w tym schronisku, ale niemniej jednak dochodziło do urodzeń w tym schronisku, w związku z czym na pewno te zwierzęta nie były sterylizowane. Ale to przecież gminy powinny nadzorować schroniska, powinny kontrolować je. To gminy pozwalają na takie rzeczy? Dobre pytanie. Kontrolować oczywiście powinny, ale niestety z tą kontrolą jest różne. Być może tu się wiąże też z tym, że na samorządy nałożono zbyt wiele zadań i po prostu nie wszystkim sobie radzą. Nie są samorządy przygotowane do tych różnych zadań, do których zostały powołane. Jakie wymagania gminy stawiają prowadzącym schroniska? Wymagania są bardzo duże, tylko niestety po wydaniu decyzji praktycznie te schroniska nie są, w tym konkretnym przypadku nie jest kontrolowane przez wójta, burmistrza, który wydał decyzję na prowadzenie tego schroniska, w związku z czym jest problem. A czy przez zaniechanie nadzoru ze strony gmin dochodzi do nieprawidłowości finansowych? Są takie przypadki również, że te zwierzęta są opłacane przez daną gminę 2- lub 3-krotnie, ponieważ po ucieczce ze schroniska po prostu trafiają znowu na ulicę, są bezdomne. Pomogłoby konsekwentne czipowanie zwierząt. Gdyby były czipowane, ten problem by zniknął. Czyli tracimy publiczne pieniądze przez szereg takich zaniedbań, a w dodatku nie rozwiązujemy problemu bezdomności zwierząt. Dokładnie. Jakie działania podjęła Izba po kontroli schroniska, w której Pan uczestniczył? Skierowaliśmy wystąpienia pokontrolne do odpowiednich organów i służb, które zajmują się, w ich kompetencji są te sprawy, jak również złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z grzebaniem padłych zwierząt na terenie schroniska. Również do Urzędu Skarbowego złożyliśmy zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych nie na bieżąco. Po prostu były prowadzone nierzetelnie. Pracownicy schroniska, którzy byli zatrudnieni, część z nich na umowę o pracę, a część ustną. Oczywiście jest to również umowa, niemniej jednak sposób ich wynagradzania był trochę dziwny, ponieważ prezes tej fundacji z ręki do ręki po prostu przekazywał wynagrodzenie tym osobom, nie odprowadzając żadnych podatków do Urzędu Skarbowego.